ciekawy, troszkę kontrowersyjny być może, ale nieznacznie. Jakich kobiet nie lubią kobiety? Czy są takie typy wyraźne, których unikamy my, panie, albo którym szpilę wsadzamy? O tym teraz porozmawiamy z Marią Rotkiel. Witam. Witaj, Mario. Pani psycholog. Iwona Węgrowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Olga Borys. Takie oto grono pań zajmie się tym tematem, ale zanim o tym, to jeszcze powiedz, Iwona, co z tym twoim ślubem, bo dzisiaj w czerwonym dywanie napomykaliśmy. Ojej, Ania, nieco, naprawdę, że przesunęłaś na kwiecień? Wiesz co, nie na kwiecień. Przesunęłam, w przyszłym roku będzie ślub. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nadal jestem szczęśliwa, bo trzymuję to. Aha, no oby nie ad kalendas grekas, wiesz. Kwiecień jeszcze może być, ale później już nie. No to teraz weźmy byka za rogi. No i jakich kobiet, pani psycholog, nie lubią inne kobiety? Czy zdarzają się takie panie, które przychodzą i mówią, że mam problem z tą zołzą na przykład? Oczywiście, że przychodzą, natomiast ja coś panią zdradzę, chociaż myślę, że to nie jest żadna tajemnica, że kobiety, które nie lubią innych kobiet, to te, które nie lubią same siebie. My rozmawiałyśmy trochę o komplementach, tak zdradzę, i uznałyśmy wspólnie, że najfajniejsze komplementy są od kobiet. I faktycznie jest tak, że jeżeli kobieta lubi siebie, co nie znaczy, że ma być sobą zachwycona i bezkrytyczna, ale nie ma niskiej samooceny, potrafi fajnie, asertywnie sobie układać relacje z innymi, to będzie lubiła kobiety. Natomiast prawda jest taka, że tam, gdzie w grę wchodzą kompleksy, trochę zawiść, to przestajemy siebie lubić, a to jest smutne, bo takich przykładów, że jesteśmy dla siebie po prostu, mówiąc kolokwialnie, wredne, jest bardzo wiele. I chciałabym, dla siebie nawzajem, czy dla siebie samych? Właśnie, ja myślę, że dla siebie samych, bo jesteśmy bardzo krytyczne, wymagające, ale potem też dla innych kobiet, bo zauważcie... Po prostu kobiety nie lubią atrakcyjnych kobiet, ja to też zauważyłam. Wiecie co, ja myślę, że niestety tak, że nie mogą pierwsze kryterium, czyli atrakcyjność, czyli nie lubią ładnych, tak? Jakich jeszcze, Iwona? Jakich? A to właściwie musiałobyśmy nie lubić połowy populacji kobiecej. No, a nawet całej, bym powiedziała. Całej. Bo nie ma kobiet brzydkich przecież. Niestety wtedy potrafią być bardzo zazdrosne, bardzo takie nieprzyjemne, bardzo niemiłe. Dokładnie. Że dziś same nie mają dobrego... Iwona, może powiedz ty, jakich kobiet nie lubisz? Wiesz co, mi przeszkadzają kobiety zbyt pewne siebie. Nie lubię agresywnych, wulgarnych takich kobiet. No niestety, bardzo mnie to drażni i irytuje. No i to, co przed chwilą powiedziałam właśnie, że takich kobiet, właśnie to spotkałam się z tym oczywiście i doświadczam to na własnej skórze, jak nieraz kobiety potrafią patrzeć na kobietę atrakcyjną, nie jest to z miłe. Pogardą, dokładnie, tak? Dokładnie, jest z to bardzo, bardzo nieprzyjemne, rzeczywiście, ale niestety tak jest. Olga, tak jest. Ty masz jakieś takie typy, których nie znasz? Nie, ja w ogóle lubię kobiety. Ale ja też lubię. Ja lubię kobiety i lubię też kobiety ładne, naprawdę. Lubię kobiety. Powiem wam szczerze, że na przykład tylko, jakby tak się zastanawiałam, temat rozmowy, że kogo ja mogłabym nie lubić. Nie? Miała z tym problem, takie, to prawda. To może bez personaliów, wiesz, znaczy, nie, ale może lubię, typy. Natomiast na już ci mówię, ja nie lubię nachalnych matek Polek. A. Takie, które... Ja nie uważam się, że ja jestem świetną matką. Gdzieś zawsze widzę w sobie błędy i wcale nie próbuję na siłę dążyć do ideału. I te koleżanki na przykład, które mówią, ale jak ty to tak? Co ty w ogóle? Jak ja to inaczej? Mhm. W ogóle, jak ty możesz? To nie tak, to nie tak. To normalnie tu mi tak... Czyli takie pouczające i takie, które... No takie nachalne, wiesz, ekspansywne matki Polki. Mhm. Które uważają, że to jest coś nadzwyczajnego, co robią, absolutnie, a nie normalna sprawa. Ja wam powiem, jakich kobiet nie lubią na świecie, bo przykłady polskie litościwie pomińmy. Więc na pierwszym miejscu jest Lady Gaga, potem jest Kim Kardashian, no i siostry Middleton. A za co Lady Gagi nie lubić? Wiecie co, ja może wam, za to mięso, tak, które ja się trochę, dała, wiesz? Trochę zdradzę jeszcze tak psychologicznie. Tak naprawdę inteligencja taka emocjonalna, społeczna pozwala nam rozpoznać fałsz. I prawda jest taka, może trochę na obronę tej naszej wredności, bo też są kobiety takie, umówmy się, że my trochę nie lubimy takiego udawania. I teraz tak, jak ciebie słucham, czy jakbym ciebie oglądała teraz przed telewizorem, to bym od razu ciebie polubiła. Dlaczego? Bo jest naturalnie, szczerze, nie wiem, przyznanie się do jakiejś swojej nieperfekcyjności. I ludzie to bardzo lubią. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z takim ideałem, tak, który wszystko robi perfekcyjnie, zawsze wszystko się udaje, jeszcze sypie dobrymi radami jak z rękawa, albo z kimś, kto jest sztuczny, bo tutaj te osoby, które wymieniłaś, są po prostu sztuczne. My tego nie kupujemy. Tak? I takie osoby będą w nas wzbudzały irytację, a tutaj do nielubienia już jest bardzo krótka droga. Pani psycholog, a czy osoba oglądająca nas teraz polubiłaby Iwonę? Siedzi po prostu laska, taka super, długie blond włosy,
Śluby, przesuwa, tego, słuchajcie, nie, tak. Ale... prawda jest taka, że im ktoś jest, słuchajcie, ale taka jest prawda i powiedzmy sobie to szczerze, im ktoś jest taki idealniejszy i widać, że przykłada dużą wagę do tego, jak się prezentuje, tym niestety jest bardziej narażony na zupełnie niezasłużoną krytykę. Ale co, czy wkurza taką coś takiego, czy po prostu jesteśmy trochę ostrożne wkurza. W kontekście mężczyzn, których trochę, można słuchajcie, odbić. Trochę wkurza, ale wiecie, co też robią dobrzy PR-owcy, którzy budują wizerunek gwiazd, polityków, mówią, pokaż jaką jakąś słabość, przyznaj się do czegoś, że coś ci nie wyszło, nie wiem, przewróć się, potknij się, pomyl się. Aha. Faktycznie, jak okażemy jakąś taką słabość, powiem, a coś mi nie wychodzi, tu nie ja jestem to za idealna. Dużo tej słabości już mówię, także do mnie się nie doczepi. Nie, tylko mówię, że faktycznie czasami, jeżeli chcemy trochę tej sympatii sobie zaskarbić, to też próbujmy się tak pokazywać od takiej bardziej ludzkiej, czyli mniej idealnej strony. Mhm. I wtedy jest większa szansa, że ktoś nie będzie się czuł taki zagrożony tym, że ma kogoś, na kogo patrzy i tak, kurczę, no nie ma się do czego przyczepić. Nie, ale wiesz, jeszcze są takie typy zachowań w ogóle, bo to już nie mówimy o stronie fizycznej czy atrakcyjności jakiejś duchowej, ale takie typy po prostu kobiet strasznie denerwujące, takie bo załzy, one po prostu tak włażą w kompetencje w przestrzeń. Na przykład taka karierowiczka, która za wszelką cenę po trupach do władzy, albo taka flirciara, która musi każdego chłopaka uwieść albo przynajmniej z nim flirtować tak skutecznie, żeby pokazać, okej, mnie to się z każdym uda i tobie na złość pokażę, z twoim mężem też. No są takie cholery. No właśnie, chyba nie lubimy takich kobiet, co nam zabierają naszych partnerów, no tak? No bo to wchodzą w naszą przestrzeń, które nam karierę utrudniają. Nie, my się po prostu próbujemy normalnie zachowywać, a tamta z wszystkimi sposobami inaczej, no i jesteś po prostu bezbronna wobec takiej. Ale taka jest prawda, że też po prostu nie lubimy ludzi agresywnych, bo to, o czym tutaj rozmawiamy, wyobraźmy sobie imprezę, że przychodzimy z naszym partnerem i mamy panią, która już prawda, go na celownik wzięła, czy w sytuacji zawodowej, to jest zachowanie agresywne, my tego po prostu nie lubimy. Nie lubimy. Ja myślę, że to, co należy wspierać i o co apelować, może tak zaapelujmy, to to, żebyśmy bardziej siebie wspierały i lubiły, naprawdę, bo też jest tyle fajnych dowodów takiej kobiecej solidarności, ja bym na to stawiała. No najgorsze są to takie właśnie kobiety rozwiązek, które właśnie nie mają zasad i idą po trupach i to też rzeczywiście jest bardzo drażniące. Unikamy takich i też naszych partnerów odsuwamy, żeby nie mieli.